Gość Radia Płońsk. Witam Państwa, Krzysztof Pietrzak. Naszym dzisiejszym gościem jest starosta Płoński Elżbieta Wiśniewska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Dokładnie 20 listopada minie rok od pamiętnej sesji Rady Powiatu, na której została Pani wybrana na płońskiego starostę. Jak ocenia Pani ten rok swojej kadencji, jeśli chodzi o podsumowanie? To na pewno był bardzo ciekawy rok i bardzo szybko, niezwykle szybko mi minął. Nigdy wcześniej nie zajmowałam się tyloma sprawami naraz i nie przyswajałam sobie wiedzy z tak różnych obszarów. Od administracji poczynając, a na ćwiczeniach obronnych na wypadek wybuchu wojny kończąc. A pośrodku między administrowaniem a obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym są jeszcze takie sprawy oświatowe, sprawy szpitala, szeroko rozumianej pomocy społecznej. Nie wszyscy pewnie wiedzą, bo ludzie samorządem interesują się tak bardzo ogólnie, że w strukturach powiatu mamy 5 szkół średnich, szkoły specjalne, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, powiatowy urząd pracy, dom pomocy społecznej, dom dziecka, powiatowy zarząd dróg, powiatowe centrum pomocy rodzinie i nasze najmłodsze dziecko, środowiskowy dom samopomocy, który w bardzo ekspresowym tempie musieliśmy rok temu kończyć, żeby nie stracić dofinansowania. No i który okazał się strzałem w dziesiątkę. Mamy bowiem komplet uczestników i kolejkę oczekujących. Pani dyrektor będzie czynić starania, żeby zwiększyć ilość uczestników o 5 osób. Dostaliśmy w tym roku dodatkowe dofinansowanie około 80 tysięcy złotych na salę doświadczeń świata w środowiskowym domu samopomocy. Myślimy już o tym, żeby stworzyć drugi SDS, tym razem dla osób z autyzmem. Pozostając w sferze szeroko rozumianej polityki społecznej i pomocy rodzinie, za sukces tego minionego roku uważam jednogłośne przyjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych. Dzieci powinny wychowywać się w rodzinach, a nie w domach dziecka, które przypominają bardziej internaty i szkoły niż prawdziwe domy. I tak też stanowi ustawa o pieczy zastępczej, że dzieci powinny po roku 2021 wychowywać się w rodzinach zastępczych, ewentualnie w małych domach dziecka. I takie małe domy dziecka również przygotowujemy w bloku Przysienkiewicza 4C. Na wyposażenie tych mieszkań otrzymaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej. Dostaliśmy ponad 1 000 000 zł na projekt Nasz Nowy Dom, wspieranie pieczy zastępczej, z czego około 300 tysięcy będzie na wyposażenie tych nowych, małych domów dziecka. Polityka społeczna, pomoc rodzinie i osobom niepełnosprawnym to bardzo ważny segment naszego działania. Inne sprawy, którymi zajmowaliśmy się i którymi można się chyba pochwalić, zasygnalizuję w bardziej telegraficznym skrócie. A mianowicie udało nam się zwiększyć wynagrodzenie dla osób najniżej zarabiających, zarówno w starostwie, jak i w naszych jednostkach. I wcześniej niż przewiduje ustawa, wyodrębniliśmy dodatek stażowy z pensji zasadniczej. Do wyborów szłam z hasłem poprawy jakości pracy starostwa i jednostek i dużym trudem, ale wydaje mi się, że widać już zmiany. Udało nam się zgodnie z oczekiwaniami geodetów, ale nie tylko geodetów, zrobić geoportal, który już funkcjonuje, jest w tej chwili wersją testową. Czekamy na uwagi geodetów i samorządów, które korzystają z geoportalu. Myślę, że całkiem dobrze działa też Wydział Architektury, zważywszy na ilość spraw, które rozpatruje. W tym roku wpłynęło ich około 2000. To ponad 100 więcej niż w roku ubiegłym. Są to zarówno zgłoszenia, jak i pozwolenia na budowę. Zarówno jeden wydział, jak i drugi był postrzegany trochę jako pięta achillesowa, podobnie jak piętą achillesową wydaje się być Wydział Komunikacji. Te poranne kolejki ustawiające się już bladym świtem powinny się, mam taką nadzieję, wkrótce skończyć, bo od
na początku listopada chcielibyśmy znieść limity wydawanych numerków. To nie znaczy, że będzie ich nieograniczona ilość w ciągu dnia, ale niemniej każdy, kto przyjdzie w ciągu dnia, będzie miał szansę pobrać numerek i już dziś proszę, żeby mieszkańcy powiatu, którzy chcą zarejestrować auto, nie przychodzili o 5 czy 6 rano. Starostwo otwieramy o 7, a numerki będą wydawane od 7.30. Jednakże ktoś, kto weźmie numerek później, w okolicach 15, nie zawsze będzie mógł być obsłużony, ponieważ jednak wydajność tego wydziału ma swoje granice. Ale szerzej akcję informacyjną na temat nowych zasad funkcjonowania Wydziału Komunikacji rozpoczniemy w najbliższym czasie, tak by mieszkańcy wiedzieli, jak będą załatwiane ich sprawy. Chcemy też w tym wydziale zmienić system rejestracji internetowej, ale w tym celu należy zmienić program. Natomiast obecna umowa obowiązuje do końca roku, stąd jeszcze trochę cierpliwości. Nowy program rezerwacji biletów powinien być bardziej przyjazny dla mieszkańców i elastyczny. Członkowie zarządu nie darowaliby mi, gdybym nie pochwaliła się świeżym asfaltem. Otóż uzyskaliśmy rekordowe dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, ponad 8,6 miliona złotych, w ramach którego remontujemy i przebudowujemy drogi powiatowe, ponad 16 kilometrów tych dróg. Naszym partnerem są gminy. Roboty będą trwały jeszcze miesiąc, do końca listopada. Inne inwestycje drogowe, bardzo mi bliskie i moim zdaniem bardzo ważne, to ścieżki rowerowe. Realizujemy je razem z miastem, jako partner miasta. Wykonamy ścieżki zarówno w mieście, jak i poza jego granicami, w kierunku Arcelina. Z Arcelina do Babuszewa jest już ścieżka, w zasadzie ciąg pieszojezdny. Całe to zadanie będzie kosztować około 5 milionów złotych, środków unijnych prawie 4,5 miliona, 500 tysięcy to wkład własny powiatu. W przyszłym roku ta inwestycja powinna się już skończyć, a mieszkańcy powiatu płońskiego powinni móc dojechać do Baboszewa, a z czasem mam nadzieję także do Mystkowa i Radziąża bezpieczną ścieżką rowerową, która nazywa się formalnie ciągiem pieszo-rowerowym, więc będzie to trochę chodnik, trochę ścieżka. Osobiście jestem zwolenniczką ścieżek, które znajdują się w separacji od pasa jezdni poza rowem. Niemniej projekt, który realizujemy, przygotował poprzedni zarząd i tutaj niewiele już było możliwości takiej radykalnej zmiany, żeby ścieżkę przenieść i oddzielić od jezdni pasem zieleni. Niemniej to bardzo ważna inwestycja. Wspomnę też o promocji powiatu, bo zmieniliśmy filozofię promowania powiatu. W tym roku dużo mniej środków, w zasadzie jakieś symboliczne kwoty wydaliśmy na gadżety. Gadżety też wybraliśmy w taki sposób, żeby były praktyczne. Kupiliśmy m.in. butelki z filtrem do wody. Będziemy je rozdawać razem z plecakami i piłeczkami na odstresowanie w różnych konkursach, w których proszeni jesteśmy o gadżety. Niemniej uznaliśmy, że najlepiej będziemy się promować, pomagając naszym partnerom społecznym, czyli stowarzyszeniom, fundacjom, szeroko rozumianemu trzeciemu sektorowi. W tym roku po raz pierwszy w 20-letniej historii powiatu, oprócz zadań na sport i politykę społeczną, zabezpieczyliśmy środki także na kulturę i z tych środków mogły skorzystać nawet koła gospodyń wiejskich, co zresztą uczyniły, ale także wszystkie inne stowarzyszenia działające na terenie powiatu i nie tylko. Bardzo nas cieszy zainteresowanie stowarzyszeń nie tylko sięganiem po środki, ale także kształceniem się w pisaniu i rozliczaniu wniosków. Obserwujemy od kilku miesięcy taką ożywioną współpracę stowarzyszeń
ze starostwem. Mam nadzieję, że coraz więcej zadań będziemy delegować, realizować za pośrednictwem stowarzyszeń. I chciałabym, żeby w przyszłorocznym budżecie zabezpieczyć jeszcze większe środki na ten cel. Jednym z ważniejszych w ogóle wyzwań minionego roku to było uporządkowanie spraw związanych z transportem publicznym. My w spadku po poprzednim zarządzie otrzymaliśmy umowę, która była skrajnie niekorzystna. W wyniku tej umowy wykonawca, czyli firma transportowa, otrzymała z budżetu powiatu około 1 500 000 zł. I wszystkie ryzyka związane z organizacją przerzucone były na powiat. Aneks do tej umowy, jaki zawarliśmy, już przerzuca ryzyka organizacji transportu na wykonawcę usługi. Z budżetu powiatu płacimy za tę usługę niespełna 900 tysięcy i mam nadzieję, że jest też to usługa dużo bardziej przemyślana i lepiej zorganizowana z punktu widzenia dojazdu młodzieży do szkół. To jeszcze nie są idealne rozwiązania, bo trudno zaspokoić wszystkie potrzeby komunikacyjne mieszkańców powiatu, ale zbieraliśmy przez cały wrzesień uwagi, sugestie. Nie wszystkie udało się zrealizować, ale w dużo większym stopniu współpracowaliśmy z gminami, szkołami, mieszkańcami, układając te nowe rozkłady jazdy, tak by autobusy nie woziły tylko powietrza i by nie było to tak szalenie drogie jak w roku minionym. Powiat płoński dostał, wydaje się, prestiżową nagrodę lidera zmian od marszałka Struzika. Ta nagroda dotyczy dofinansowania z Unii Europejskiej w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jesteśmy liderem. Jednakże ten sukces, mimo że cieszy jak każdy sukces, to cieszy nas dość połowicznie, ponieważ te środki unijne z RIT-ów, zarówno drogowych, jak i szpitalnych, czyli w sumie ponad 23 miliony złotych, są do tej pory zagrożone. W ramach RIT-ów drogowych powinniśmy odzyskać około 7 milionów złotych, które z powodu błędów i zaniechań urzędniczych, których ciągle nie mamy na koncie, a tak naprawdę powinny być one już dawno w depozytach sądowych, ponieważ wykonawcy dróg RIT-owskich żądają od nas w trybie procesowym, ze wszystkimi wykonawcami jesteśmy w sporze sądowym, 10 milionów złotych z tytułu potrąconych im kar umownych. To jest spadek po poprzednim zarządzie, który kładzie się cieniem na marszałkowskiej nagrodzie i stanowi dla nas, dla zarządu, nie lada problem. Robimy wszystko, żeby tego dofinansowania nie stracić i rozliczyć RIT-y, ale czasu jest bardzo mało, a błędów i zaniechań okazało się, że jest niezwykle dużo. To są błędy z 2018, a nawet 2017 roku, które teraz trzeba prostować. Temat dość gorący, Płoński Szpital Powiatowy. Czy mogłaby Pani krótko odnieść się do kondycji finansowej i tego, jak z punktu widzenia starosty ten temat jest postrzegany? Z pozoru mogłoby się wydawać, że sytuacja szpitala wygląda nie najgorzej. Robiliśmy w ostatnim roku inwestycje na ponad 6 milionów ze środków unijnych, kupowany był sprzęt dla szpitala. Pojawiły się też 4 nowe karetki, 2 ze środków Ministerstwa Zdrowia, 2 współfinansowane między innymi przez powiat. Natomiast sytuacja szpitala finansowa wygląda źle, żeby nie powiedzieć bardzo źle. Strata, jaka narasta miesiąc do miesiąca, jest naprawdę duża. Na koniec lipca było to 3 miliony 700, natomiast miesiąc wcześniej 2400, miesiąc później, to są dane z sierpnia, kiedy już było to dofinansowanie z NFZ-u, ta strata przekroczyła 4 miliony. Zadłużenie szpitala przekroczyło 14 milionów.
ponad 4 miliony to są też zobowiązania wymagalne. Szpital prosi Radę o kredyt bądź też pożyczkę konsolidacyjną na kwotę 18,5 miliona. Nie ma pieniędzy na bieżące funkcjonowanie. Środki potrzebne tylko na podwyżki z tytułu wzrostu najniższej krajowej na przyszły rok to kwota około 2,5 miliona. Bez rozwiązań na poziomie krajowym Szpital Powiatowy w Płońsku i inne szpitale powiatowe będą w poważnych kłopotach. Rozstajemy się ze słuchaczami Radia Płońsk na 93,6 FM, ale nie rozstajemy się z naszym gościem. Kontynuacja rozmowy na kanale w serwisie YouTube, do którego subskrybowania serdecznie zapraszam. A tymczasem na 93,6 FM bardzo serdecznie naszemu gościowi dziękujemy. Radio Płońsk. Na każdą pogodę. Na każdą porę dnia. 93,6 FM. Witam naszych wszystkich słuchaczy internetowych na naszym kanale YouTube, do którego subskrybowania bardzo serdecznie zapraszam. Moim i Państwa gościem jest Elżbieta Wiśniewska, starosta Płoński. Płoński MCK. Chciałbym bardzo o ten temat zapytać. Jak Pani ocenia jako ówczesny dyrektor tej jednostki to, co teraz w MCK się dzieje? Staram się przede wszystkim publicznie nie komentować tego, co się dzieje w MCK. I chyba jak nikt kibicowałam nowej dyrekcji, żeby jej się udało jeszcze bardziej rozbujać płońską kulturę i otworzyć Dom Kultury na nowe środowiska. Ale od pewnego czasu już nie kibicuję, bo w mojej ocenie kibicowałabym psuciu i destrukcji niestety. Jest to moja subiektywna ocena, niemniej mam do niej prawo nie tylko jako osoba, która zarządzała Domem Kultury, ale przede wszystkim jako płońszczanka i odbiorca kultury. Dużo by mówić o tym, co się dzieje i co się nie dzieje w MCK. Na pierwszy rzut oka już widać, że jest inaczej. Jak się wchodzi do MCK, to widać, że zmieniło się też dużo w wystroju tej przestrzeni publicznej. W holu głównym pojawiła się tapeta w cegłę, a na barze fotografie Mickiewicza obok Spidermana i Marilyn Monroe. Można powiedzieć, że to kwestia gustu, ale wydaje mi się, że 4 lata, a 16 października minęły 4 lata od oddania Miejskiego Centrum Kultury po remoncie i rozbudowie. Takie zmiany nie są zasadne, chociażby z ekonomicznego punktu widzenia. Zrywanie okładziny drewnianej, którą zaproponowali projektanci, tak by łączyła salę kinową z wejściem do kina i karmą kultury. Nie widzę powodu, dla którego ta zmiana nastąpiła. Ja już abstrahuję od tego, czy to jest ładniejsze, czy brzydsze od tego, co było wcześniej, ale tak zwyczajnie wydaje mi się niepotrzebne. To, co jednak najbardziej bulwersuje, to sposób, w jaki znika wartościowy zespół. Każdy dyrektor ma prawo do własnej polityki kadrowej i do realizacji własnej wizji, ale na Boga z MCK odchodzą i to nie dlatego, że chcą odejść, naprawdę wartościowi pracownicy. Pierwsza straciła pracę pani Violetta Grunwald, instruktorka plastyki, nauczycielka rysunku i malarstwa, która stworzyła autorską pracownię Bez Ram. Nie ma już tej pracowni, nie ma tak naprawdę chyba zajęć. Pani Wiola odnalazła się na rynku, prowadzi zajęcia w innym miejscu, w innych miejscach, jednakże nie po to powstawał Dom Kultury, żeby zajęcia kulturalne odbywały się gdzieś w prywatnych domach na obrzeżach miasta. Tak mi się przynajmniej wydaje. Sprawa pani Violetty Grunwald trafiła na wokandę sądową i pewnie lada chwila dowiemy się, co tutaj się dalej dzieje. W myśl hasła przewodniego Dom Kultury to nie same mury, ale jak pani by oceniła obecną ofertę, którą skierowała do mieszkańców ta jednostka? Cieszę się, że był Festiwal Kultury Żydowskiej, że była kontynuacja tego mojego pomysłu na promowanie kultury żydowskiej w mieście, gdzie niedawno 50% mieszkańców stanowili Żydzi, z którego wywodzi się twórca państwa Izrael, pierwszy premier tego kraju, więc zacznę od pochwał.
A co do oferty, no cóż, mnie jest bardzo trudno komentować obecną ofertę. Staram się z niej korzystać mimo wszystko. Chodzę do kina, chodzę na koncerty, ale łapię się na tym, jak dużo można by zrobić. Zrobiłabym sondę, jak pońszczanie oceniają obecną ofertę kulturalną Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku. Na pewno widać spadek uczestnictwa, to też o czym świadczy. Jak odchodziłam z Domu Kultury, to wydawało mi się, że wystarczy nie zepsuć, że to wszystko jest tak poustawiane, że kto by nie przyszedł, to będzie się to kręcić na takim poziomie i w taki sposób, że może być tylko lepiej. Spodziewałam się po nowej dyrekcji, że będzie chciała nas pozytywnie zaskoczyć tym, jak ona widzi kulturę i tym, czym ma być Dom Kultury w małym mieście, na jakie oczekiwania społeczne odpowiadać, bo że jest oczekiwanie, żeby to była otwarta, przyjazna, ciepła placówka, to już wiemy, bo mieszkańcy dali temu wyraz po otwarciu tego Domu Kultury. Smutno mi po prostu, jak mówię i myślę o Miejskim Centrum Kultury w Płońsku i bardzo trudno mi na ten temat mówić, żeby nie wchodzić w szczegóły, zarówno dotyczące galerii, jak i zwolnień dyscyplinarnych. Chciałabym powiedzieć bardzo dużo i sama knebluję sobie usta, żeby nie powiedzieć za dużo. Powiat Płoński i miasto Płońsk żyją w pewnego rodzaju symbiozie, gdzie jest bardzo szeroka współpraca, jeśli chodzi o te dwie jednostki samorządowe. Jak mogłaby pani ocenić współpracę z gminą miasto Płońsk? No to milczenie jest wymowne. Tak, powinniśmy żyć w symbiozie, powinniśmy współpracować, powinien być prawdziwy, autentyczny dialog. Ja nie mówię, że nie ma współpracy, ale jest też jakaś niezdrowa rywalizacja, czyhanie na błędy, nieufność. Mamy wspólne drogi, wspólne ulice. Ulica Płocka jest w połowie miejska, w połowie powiatowa, warszawska, grunwaldzka. Wspólne inwestycje, jak chociażby wspomniane ścieżki rowerowe. Wspólne problemy do rozwiązania, takie jak poprawa bezpieczeństwa czy stanu środowiska naturalnego. Inwestycje w kapitał ludzki mogły też by być wspólne. Jest wiele obszarów, w których można współpracować i powinno się współpracować, tylko ta chęć współpracy powinna być z obu stron i powinna być autentyczna. Przez ten rok nigdy, ale to nigdy nie zrobiłam niczego, co mogłoby zaszkodzić, nie zrobiłam jako starosta niczego, co mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić miastu, wręcz przeciwnie, uczulałam wszystkich urzędników, którzy współpracują z Urzędem Miejskim, zarówno w geodezji, jak i w architekturze, żeby sprawy miasta traktowali priorytetowo, służyli pomocą, na każdym etapie sygnalizowali, że może być jakiś problem, bo to, że będą pojawiać się problemy, gdzie są tak ogromne inwestycje, jakie realizuje miasto, i często są to inwestycje realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj, gdzie miasto oczekuje szybkich pozwoleń na budowę, a dokumentacja pozostawia wiele do życzenia. Jednakże urzędnicy starostwa są uczuleni, żeby maksymalnie służyć partnerowi, w tym przypadku liderowi, pomocą. Z drugiej jednak strony, jak idę na sesję Rady Miejskiej, podczas której chcę zasygnalizować, a byłam tylko raz przez ten rok na sesji Rady Miejskiej, problem dotyczący, wspólny problem, bo dworzec autobusowy powinien być naszym wspólną sprawą, mimo że ustawowo nie powiat za to odpowiada. Niemniej wydawało mi się, że jak zarząd powiatu napisze do burmistrza, a napisaliśmy, że proponowane studium i plan mogą pozbawić mieszkańców dworca, to że na tak radykalnie sformułowane stwierdzenia dostaniemy jakąś odpowiedź albo chociażby zaproszenie do rozmów na tematy dworca. Nic takiego się nie zdarzyło. Jest takie porzekadło, bo w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz.
Ja chcę autentycznej współpracy i zapraszam do niej władze miasta, bo myślę, że nasi wyborcy, mieszkańcy miasta i powiatu takiej autentycznej współpracy oczekują. W czwartek 24 października w ZS1 odbyło się dość ważne spotkanie z mieszkankami naszego powiatu dotyczące profilaktyki, jeśli chodzi o raka piersi. W jakim kierunku będą dążyły działania powiatu płońskiego w kierunku propagowania wiedzy, świadomości na ten temat, no a także badań, no i leczenia? Bardzo bym chciała, żebyśmy o różnych trudnych tematach z zakresu profilaktyki zdrowotnej mówili otwartym tekstem. Pierwsza konferencja, którą otwierałam, to była konferencja o nietrzymaniu moczu. A druga, której patronowałam i mocno kibicuję, to jest ta poświęcona profilaktyce raka piersi. Bardzo się cieszę, że ona się odbyła. Mam nadzieję, że będę też kiedyś otwierać konferencję dotyczącą raka prostaty i innych trudnych tematów. O tym nie tylko trzeba rozmawiać, przypinać różowe wstążeczki, ale przede wszystkim przejść od mówienia do działania. I cieszy mnie bardzo to, co usłyszałam od doktora Szarocha, że z zaproszeń, jakie rozdawaliśmy wśród urzędników, ale także nauczycieli w Europejskim Dniu Walki z Rakiem Piersią, aż 60 osób zgłosiło się na badania profilaktyczne do doktora Szarocha. Będzie on je robił w ramach pewnego wolontariatu w soboty, kierując pacjentki bądź to na mamografię, bądź na USG. I to już jest ten wymierny efekt tego, że o tym mówimy. Na tej konferencji, która się odbyła ostatnio, usłyszeliśmy, że na 1000 mamografii zmiany wykrywane są w dwóch przypadkach. W powiecie płońskim mieszka około 90 tysięcy mieszkańców, z czego połowa to kobiety. Połowa z tej połowy to pewnie kobiety, które powinny się zbadać, bo to nie jest tak, że rak piersi dotyczy tylko pań z przedziału wiekowego 50-60. Często przytrafia się całkiem młodym kobietom. Dlatego tak ważna jest informacja i przełamywanie takich wewnętrznych, uzasadnionych, ale i nieuzasadnionych lęków przed badaniami. Chciałabym, żeby ta kadencja była w dużej mierze takim czasem zasygnalizowania mieszkańcom konieczności dbania o siebie. Ja uważam, że profilaktyka zrobi nam wszystkim dobrze, także służbie zdrowia, bo wydając pieniądze na profilaktykę, oszczędzamy pieniądze na leczenie. Na koniec zapytam, czego my, mieszkańcy powiatu płońskiego, także jako dziennikarze radia, powinniśmy życzyć płońskiemu powiatowi? Zmiany ustawy o finansowaniu powiatu. My jesteśmy takim kalekim szczeblem samorządu, w dużo gorszej pozycji, jeśli chodzi o finansowanie, niż gminy i województwa. Tak naprawdę jesteśmy na garnuszku państwa i jeśli ktoś na górze nie przemyśli jeszcze raz sposobu finansowania powiatu, to rozwój powiatów staje pod wielkim znakiem zapytania. My nie mamy dochodów własnych z podatków, nie mamy możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Musimy żyć z tego, co dostaniemy w formie subwencji i dotacji. Natomiast to są środki niewystarczające, żeby zabezpieczyć wszystko, czego oczekują od nas mieszkańcy. W tym roku nawet na lekarza orzecznika nie dostaliśmy 100% finansowania. Brakuje nam 64 tysięcy. Na oświatę też zabraknie. Podwyżki z tytułu wzrostu najniższej krajowej trzeba będzie zrealizować z dochodów własnych. Jesteśmy na etapie procedowania budżetu na przyszły rok. Mam nadzieję, że to wszystko się jakoś zepnie, ale powiatowi życzyłabym subwencji, dotacji wystarczających na realizację wszystkich zadań, jakie na nas są nakładane. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była Elżbieta Wiśniewska, starosta powiatu płońskiego. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Płońsk za uwagę. Do widzenia. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.